Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się przepięknym jeziorem Turkusowym. I wcale nie trzeba jechać do Chorwacji, żeby być nad jeziorem Turkusowym, ani do Szczecina, ani na Wyspę Wolin. Także mamy je w naszym własnym województwie, co mnie samą zaskoczyło, poznając nasze województwo wzdłuż i wszerz. Zacznijmy od tego, że cała historia jest związana z wapieniem. Wapień to jest skała, jak widać, piękna, bo jest biała, jest jasna, nie zawsze jest tak idealnie biała oczywiście. Jest to skała osadowa. Głównym składnikiem wapienia będzie węglan wapnia, czyli sławne CaC. Też w naszym województwie kujawsko-pomorskim mamy kamieniołomy, część czynnych, część nieczynnych wapieni. I takich obszarów, gdzie mamy w dawnych kamieniołomach m.in. wapieni jeziora jest sporo. No chociażby przepiękne jezioro turkusowe na Wyspie Wolin. Ono naprawdę ma taki kolor, mogę to potwierdzić osobiście. To jest miejsce też po dawnym właściwie wyrobisku wapieni. I to jest akurat ciekawa rzecz, bo tu jest kryptodepresja, czyli dno znajduje się poniżej poziomu morza. To była też kopalnia kredy tutaj, więc jeszcze taki bielszy kolor. Inne jezioro szmaragdowe, też o tym pięknym zabarwieniu, mamy już właściwie w ramach granic administracyjnych Szczecina, także w Puszczy Bukowej. Też to jest stare wyrobisko. Ale wróćmy do naszego województwa. Jeśli chcą Państwo dojechać, bo ja lubię praktyczne informacje, jeśli chcecie dojechać do tego jeziorka, kierujcie się na kamieniołom w Piechcinie. Nie jest to daleko, od Torunia około godziny. I tam właśnie znajduje się to jezioro turkusowe. Tutaj widzimy zdjęcie lotnicze tego jeziora. To też kształt dosyć taki regularny. Wskazuje na to rzeczywiście, że jest to jakaś forma no nienaturalna do końca, czyli stworzone przez człowieka, więc to słowo jezioro powinno być wzięte chyba w cudzysłów. To jest tak naprawdę zalane wyrobisko wapienne w Piechcinie. Rzeczywiście kolor jest przepiękny. To już jest, było nieczynne wyrobisko od lat 60. Powierzchnia nie jest jakaś wielka, ale też nie jest za bardzo mała, 4,5 hektara. Głębokość jest dosyć znacząca, 25 metrów, więc geograf by od razu sobie pomyślał, że gdyby to było jezioro naturalne, to powinna to być geneza jeziora rynnowego. Ale przypominam, że to nie jest naturalna forma, tylko powstała w tym właśnie dawnym kamieniołomie wapienia. I to właśnie ten wapień powoduje, że w przeciwieństwie np. do piasku, nie jest to jakieś muliste dno, więc to światło przepięknie odbija się od tych jasnych, wapiennych skał i stąd właśnie te odcienie turkusu, szmaragdu, indygo lub też innych, o których mogą mówić plastycy. Widoczność jest dobra w momencie, kiedy nie ma opadów, bo w momencie, kiedy są opady, to te spływają po prostu te osady wapienne i trochę zanieczyszczają tą przezroczystość niejako. Na dnie można znaleźć naprawdę fascynujące elementy, na przykład żaglówkę kabinową albo Fiata 126P, jeśli jeszcze ktoś z Was pamięta. To jest akurat interesujące dla nurków, ale o nich za chwilę. Także występują tutaj ryby, okonie i szczupaki. Rzeczywiście dobre warunki do życia. Jeśli ktoś z Państwa był w Chorwacji w Plitwickich jeziorach, to może tutaj troszeczkę poczuć się właśnie jak w Chorwacji. To jest właściwie akwen, który jest obecnie wykorzystywany głównie dla nurków. Generalnie jest tam zakaz kąpieli, głównie z Torunia, z Bydgoszczy, ci nurkowie tam przyjeżdżają, mają bardzo dobrą infrastrukturę i takie szkolenia też mogą się tam odbywać. Rzeczywiście w takich warunkach to jest przyjemne. Tu jest taki quasi-batymetryczny plan, czyli plan głębokościowy tego jeziora i widać, że akurat we wschodniej części tego planu mamy ten najgłębszy akwen, czyli te około nawet 25 metrów. I też tutaj są pokazane, rozmieszczone te fascynujące dla nurków, a nie są to naturalne elementy wystroju dna tego zbiornika. No i mamy jednego z mieszkańców, szczupaka. Także można przybyć do tego miejsca sobie
w ciągu godziny nawet od Torunia, troszkę krócej z Bydgoszczy i spędzić bardzo miły czas nad Polską Chorwacją. Możemy to tak nazwać. Dziękuję bardzo.